Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Killera. Dzisiaj, jak widać, zaszedłem sobie do Ithan i w końcu możemy zabrać coś z depozytu, czyli wziąć sobie itemy, które będą nam potrzebne w dalszej części expa. Czyli bierzemy wszystkie legi, które mam. Tak, legi wzięte, co tu jeszcze można? To za daleko. To jeszcze weźmiemy. Teraz trzeba przelecieć cały depozyt za potrzebnymi rzeczami. Ja mam 3 strony, więc trochę to zajmie. No w sumie to też się może przydać. No to się mało przyda, ale wezmę. Heroiki od dołu, legi na górze, żeby wszystko ładnie wyglądało. Co jeszcze tu jest ciekawego? O, ja tu mam maskę z Aliasa. Nawet nie biorę. A więc z tej torby to było na tyle. Teraz o, naszej z lisic. Bardzo się przyda na mały level. Potem. Co tu jeszcze jest? Łapy na 6-0. Łapy Starma. Wezmę, może się przydadzą. Błoga już chyba przełożyłem trochę. Tak. Jeszcze jakieś herko się zawieruszyło. W takim razie kamyki, pod jeszcze, o, kamyki jeszcze przekładamy, kamyki, przygotowałem sobie to wszystko już wcześniej, no przecież to do depo mi się nie chce ich sprzedawać, nie chcę leżą, byle żeby się nic nie wykluło z tym, podki sobie. Mamy tu, jednego tutaj, bo lubię jak w akwium. I wysłałem sobie jeszcze na skrzynkę 150k. A więc zaczynamy drugi odcinek, już tak oficjalnie. Idziemy sobie expić. Wziąłem trochę kasy. Przepraszam za mój głos, ale mam gardło trochę nie do końca sprawne. Skoczymy sobie kupić itemy na początkowe levele. Z wilkiem jeszcze chyba nie wygram, co? No, tak jak myślałem. Musimy chwilę odczekać. Ile może zostało? O Jezu, nic mu nie wziąłem. Dobra, niech będzie. To lecimy do wioski startowej. Kurde, tyle razy się zahaczyć. Lecimy tutaj do Fani, chyba Fani się itemy kupowała. Także Fani albo jakoś tak się nazywała. Tak, Fania. No to tak. Dobra. Aha.
Zapomniałem. Dobra, a więc teraz możemy już iść ekspić. Jeszcze na tych poekspimy. Możemy na tych jeszcze żuczkach poekspić, ile to daje. Kurde, mam 1% HP. Ale to spróbujemy tam coś, gdzieś się wybrać. Spróbujemy gdzieś się wybrać na coś mocniejszego. Może na wilka. Wilk z wilkiem wygramy, czy nie? Wygraliśmy. Mało co nam wzięła, dużo daje. Bogu ubieram, nie ubieram na razie. Bogu dopiero. No, coś się. Jak jeśli będziecie pytać o dodatki, to autorem dodatków jest Swax. Są to dodatki mojego nowego klanu. Ponieważ ze starego odszedłem przez spiny w nim. No i Swax takie właśnie dodatki stworzył. Bardzo mi się one podobają, polecam. Jeśli ktoś szuka dodatku pisarza, może się akurat nie zgodzi. Nie wiem, czy zajmuje się takimi sprawami. Dobrze, idzie. No, hej. Coś się coś zrakowało. No, mówię, to przytwierz. Dobra. Zobaczymy, czy z dużym pancernikiem wygramy. Też easy. Jeszcze raz przepraszam za mój głos, ale po prostu nie umiem gadać. Gardło mnie boli. Nie ma co, trzeba nakryć. Zrobiliśmy 1/4 tego, co mamy założone w każdym odcinku, czyli wybicia 10 leveli. No kurczę, co tak dzisiaj... Nie wiem, co się dzisiaj dzieje z moim internetem, ale po prostu szaleje. Czasem go nie ma, czasem jest... Lagów w ogóle nie ma. Lagu w ogóle nie ma, ale internet zawsze się zboli. Albo jest, albo go nie ma. Po czym go przerywa i znowu jest tak w kółko. I 14, 40 już mamy za sobą. Za niedługo przydałoby się zmienić jakieś ekspofisko. Może pójdziemy już sobie. Wziąłem tę penawiaskę pszczelarzy? Nie wziąłem. Więc niestety nie zrobimy. Zrobię zaraz TP do tornek jeszcze. Tylko chciałem jeszcze po drodze sprawdzić, czy dam TP. Dam radę na kulach. Na kulach, czy dam radę? No tak, na tych początkowych idzie, ale potem zobaczymy, co będzie potem. Bo może raz mam połogo sobie biorę. Zawsze coś nam doda tych cech i w ogóle. A zabiłem pająka na skóra, tak. Takie błogo to jest konkretne, taki level jak leka. Nie tego. Prawo dla mnie. Cmentarny kul. Ten mniejsza którego.
trochę dołożyli tych. I teraz nieśmiertelny, nie umarł. Jest. Opa. No i to damy radę. Tak spimy na nieumarłych. Albo jest jeszcze druga sprawa. Można iść na miśki tam nad mrówkami. Coś mi się wydaje, że tam szybciej pójdzie. Możemy tu sobie ubić jeszcze elitkę. Zobaczmy, czy za Stratusem damy radę. Jak z jego obstawą praktycznie nie bierze nam jego obstawa nic. To może i z nim pójdzie lekko. Nie, dzięki. Nie chcę takiego pierścionka. No i mamy już 16 poziom. Jeszcze myślę, że jest 3-4 minutki. I wbijemy z 18, może 20, już damy radę. Jak mówię, trzeba iść tam na te miśki, bo tam się fajnie respi. Się szybko respią, a są w próbkach po 3, po 2, po 3. Czemu nie chcę przejść? Stratus się obraził. Jest ja Stratus. Siema kumpel, dawno cię nie widziałem. Wygraliśmy, ale mamy kapotkę dla maka. Zawsze się przyda, dobra. Więc lecimy teraz. Dobra. Jak widać, nie wziąłem TP do Idhan. No prawie wyszło. Wszystko było spoko i wszystko jebło w tym momencie. Nie wiem czemu i nie wiem, gdzie dałem ten kamyk, ale byłem pewny, że go brałem. To tam z buta do boru nie jest daleko. Do boru? Dobrze mówię? Brodu. Do leśnego brodu. I tutaj jest fajny ekspo, jednak tam tu są pojedyncze stworki. Nie jest to tak szybko jak tam. Mam już 17 poziom. Dobrze, szedłem, co ty tam nie chcesz. 17 poziom, zostało nam 3, żeby wypełnić dzisiejszą normę. Pobiegniemy sobie migiem tam do leśnego brodu. To jest po prostu dwie mapki stąd, więc strasznie daleko nie jest. Tak, przechodzę do nowego klanu, ponieważ w starym klanie było za dużo ludzi, którzy mnie po prostu irytowali. Seba także przechodzi, mój współ. Po prostu nie są warci moich nerwów, że tak powiem. Nie będę się źle wypowiadał, bo dużo jest w porządku osób. Klan ogólnie spoko. Dawaj głowę. Dawaj głowę. Głowa ta służy do TP, do tornych, jakby ktoś nie wiedział. Znaczy, sama głowa nie służy do teleportowania. Do teleportowania jest quest, w którym trzeba przynieść głowę mithrylowej łapy. No już jesteśmy w leśnym brodzie. Leśny brod stoi przed nami otworem. I właśnie tutaj są te miśki, tu w jaskini.
jaskini niedźwiedzie i gwary, niedźwiedzim gwarze, czy w niedźwiedzie i gwarze, nie wiem, niedźwiedzia gwara pisze. Nie jestem pewny, czy dam radę z tymi, bo tamtymi dość dużo wzięło. Najwyżej zrobimy krótkie cięcie, tak, zdecydowanie. Robimy krótkie cięcie, wracam do was za chwilę. Wracamy. Rozpiliśmy się, skorzystając z okazji, pójdziemy kupić w barakach K1 broń. U kogo to było? U Władimira? Czy u inwestora? Nie pamiętam. Nie tu. Tu? Co to są? Aha, to są ci z samolotkami. Oni mają te kapitalne TP. Powiedz jeszcze, że są na ogra. Aż to rusza mitów, a nie. Niestety, to nie te fajne. Były takie lepsze TP. Były takie TP, które teleportowały pod samego ogra. O, ale można kupić swoje otrzeźwienia depozytu poczty aukcji. No miksy zwykłe akurat nie potrzebują. Kogo to się kupowało? No tu nie staram się z torby kupić. O, Adepta się kupowało i ten kilomet. Tak. No to od razu kupimy. Płaszcz mam lepszy czy nie? 10 na... Nie, lepszy. O. Kupimy na zapas. Fajnie wyglądałem, to kupimy. Co się będzie? Dobra, lepsza różdżka od ognia. A więc lecimy dalej expić. Teraz polecimy na... Jeszcze zacznę czerwony, coś tam. Jakiś hełmek, nie. Tutaj możemy kupić jeszcze sobie torbę. Nie wiem, gdzie... Jest, to matka zmieniali. Eldrika, tak. U Eldrika też można kupić i ten Piramaka. To mam lepsze. Torba. Torbę sobie kupię. Torba się przyda, żeby trochę zrobić luzu. Więc wracamy do ekspienia. Uda nam się, może się uda. Jest moc. Czemu to jest szary taki stłukły? A może teraz ta różdżka? No jednak 50 obrażeń więcej w jednym strzale. Mamy 18 poziom, czyli mamy już ponad 3/4 tego, co chcieliśmy osiągnąć dzisiaj. Idziemy ponownie na niedźwiedzie. Jeszcze raz wchodzimy do niedźwiedziej gwary. Tam leży nasz klub. To jest właśnie Margonem, który się często buguje. Często takie bugi widzimy. Widać Demero zabity przez niedźwiedź szary. Przepraszam. Dobra, drugie podejście. O, i wszycho. Teraz można, jak widać, 3 grupki i 50% na piwo.
wybite. Jeszcze sobie dobijemy szybko level. Fon grzeczny jest też. Grzeczny, wybity. Dobra. Jeszcze sobie porobijamy tutaj, żeby już tam gwarze. Zrobić sobie level. A tu też wybiłem zapomnę. Dobra, lecimy więc do niedźwiedzi i gwary ponownie trzeci raz. No i trzeba oddać tutaj szybki szpil, jak to się mówi. Szybki szpil i mamy level. Niedźwiedki, proszę, raz być. O, wybiłem. Same niedźwiedki. Coraz mniej nam biorą, ponieważ bijemy coraz wyższy poziom. Już niedużo nam zostało, więc dobijamy poziom 20 i kończymy odcinek. Godzinka uciekła. Trochę wolniej przebiegłem specjalnie, żeby zdążyło się porespić. Ale nie zdążył naprawić, wyjdziemy na dwór. Dobijemy ten 20 poziom. Zostało niedużo, 2 miśki, 1. Mamy 20, więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, co wam się nie podoba, co wam się podoba na tym kanale. Nie zostawiajcie łapek w dół, bo to nic nie daje. Nie zmieni to tak nic, nie pokaże mi to, co wam się nie podoba, co mam zmienić. Łapka w górę, albo komentarz, który wniesie coś. Bo takie komentarze ni w chuj, ni w dupę też nic nie dają. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka ponownie. Do zobaczenia w kolejnym.